Jedną z częstszych odpowiedzi na to, jak sobie ma radzić mężczyzna w kryzysie, który realnie nie czuje już specjalnie niczego, jest to, że powinien stać się bardziej emocjonalnie dostępnym. I że to w jakiś sposób załagodzi jego trudy w relacjach i jego oziębłość. Takie nagłówki znajdziemy wszędzie w czasopismach, w szczególności tych skierowanych do kobiet. Oto przykłady. Ten nagłówek z twojego stylu to jest mój ulubiony. Jak zmienić mojego misia, żeby był bardziej, znaczy mniej jak mój misio, a bardziej ułożony i najlepiej by aportował jak piesek na skinienie. No i szklankę wody podał. Co to w ogóle znaczy, że odpowiedzią na oziębłego faceta, który nie okazuje emocji, ma być emocjonalnie bardziej dostępnym? I dlaczego zmienianiem na siłę facetów kobiety narobią sobie jeszcze więcej problemów niż mają? Dzisiaj pokażę ci, dlaczego ta cała emocjonalna dostępność, do jakiej namawia się na siłę facetów, jest guzik warta i jak zrobić, by osoba, która realnie nie czuje już niczego w życiu, zaczęła na powrót dobrze funkcjonować i w końcu poczuła się bezpiecznie. Oczywiście nic tak nie opóźnia wdrożenia emocjonalnej dostępności, jak jej ciągłe odwlekanie. Możemy jednak to zmienić razem, wspólnie pracując w moim kursie i z moją książką Pożegnaj prokrastynację. Link do pakietu w atrakcyjnych czasowych obniżkach znajduje się w opisie. Pierwsza idea. Widziały gały, co brały. Zacznijmy trochę przewrotnie, ale nie mogę dalej przejść obok nagłówków i porad w stylu jak zmienić mojego chłopa. Słuchaj. Ja wiem, że na początku podobała ci się jego szorstkość, to, że każdy problem najlepiej rozwiązałby spuszczając łomot swoim oponentom, no i że lubi, jak odmontuje sobie tłumik i katalizator od swojego starego BMW, którym brał cię na pierwsze randki na parking, gdzie kręcił bączki i spijał pianę z harnasia. Każda by się zakochała za pierwszym beknięciem. Ale to, że teraz kobiety szukają, czy też ty szukasz, za niego, jak rozwiązać jego życiowe konflikty, toksyczne style przywiązania połączone z galopującym uzależnieniem lub problemami z przemocą, to jest bezpośrednia przyczyna twojej bezmyślności wtedy, dawno temu. Jak to się mówi, widziały gały, co brały. No ale dobra, skończmy może z tą złośliwością. Fakt, że stereotypowy facet będzie się wstydził swoich emocji, będzie ich unikał, będzie je skrywał, jest nie tylko jego winą, jest też twoją winą. Te momenty, gdy obśmiałaś go, gdy wzruszył się na telefon od mamy, albo wyśmiałaś jego kolegów w poważnym kryzysie, gdy płakali pod balkonem po tym, jak zostali wyrzuceni z domu, albo kazałaś mu być twardym, kiedy zupełnie nie ze swojej winy wyleciał z roboty i po prostu miał straszny kryzys, albo gdy odmawiałaś mu rodzicielskiego doświadczenia, bo przecież z góry wiedziałaś, że taki nieogarnięty goryl jak on nie zadba tak dobrze o wasze delikatne dziecko. W końcu przecież raz próbował tę pieluchę zmienić i robił to absolutnie tragicznie, więc to był raz i ostatni raz. I na tym jego doświadczenie rodzicielskie się kończyło, bo ty to kontrolowałaś. No jesteśmy wszyscy winni, narzucając na mężczyzn nierealistyczną presję i standardy do tego, co to znaczy być mężczyzną. Facet nie ma kiedy się nauczyć okazywać emocji, a gdy już próbuje, to jest obśmiewany i oskarżany o słabość. Gdy jednak próbuje się jakoś wykazać, to są mu podcinane skrzydła, bo w obszary życia, gdzie przydaje się wrażliwość, są dla niego zupełnie obce. Jedni nazywają to toksycznością patriarchalnego wychowania, gdzie wtłoczeni w stereotypy faceci po prostu się duszą i nie radzą w poważnych kryzysach. I te same przekonania o facetach utrwalają również w nich kobiety, często podświadomie, odbierając im nawet szansę na doświadczenie pełnego człowieczeństwa. By potem po latach popatrzeć na takiego faceta unurzonego w tych stereotypach i mieć czelność go zmieniać? Jest to zignorowanie faktu, że zmiana powinna zacząć się od ciebie. Taki stereotypowy mężczyzna ma niepełne doświadczenie człowieka, bo odbiera się mu oraz on sam sobie odmawia doświadczenia stereotypowo kobiecego. Zacznijmy więc od tego, że kryzys emocjonalny w życiu mężczyzny i jego rozwiązywanie zaczynają się od ciebie, słuchającego lub słuchającej tę animację. Druga idea. To nie mężczyzna ma się otworzyć. Istotą drugiej idei, niejako kontynuacją myśli z pierwszego, to nie mężczyzna ma się otwierać i nagle wylewać wszystkie te emocje w niekontrolowany sposób, tak jak wymarzyły sobie to autorki artykułów w tych śmiesznych czasopismach. No to nie jest jego obowiązek czy odpowiedzialność, bo nawet jeśli do tego dojdzie, to co dalej? Mężczyzna się otworzy, wszystko się wyleje i kto to pozbiera? To nie mężczyzna ma się otwierać, a to otoczenie ma zapewnić mu bezpieczeństwo. Esencją profesjonalnej terapii jest właśnie bezpieczeństwo i idąca za nim dyskrecja.
Bez bezpieczeństwa dowolny facet eksponujący swoją wrażliwą stronę odniesie dodatkowe szkody. Zostanie najczęściej albo źle zrozumiany, albo niewłaściwie zinterpretowany. Nikt z nas nie jest tak z miejsca gotowy na jakieś szokujące i łzawe wyznanie znajomego, którego kojarzyłeś raczej z byciem mniej wrażliwą wersją pudziana. A co to znaczy bezpieczna przestrzeń? To już jest sztuka tak idealnie dla każdego miejsca odnaleźć. Dla jednego będzie to jeden na jeden z przyjacielem, dla innych stereotypowa rozmowa w cudzysłowie o babach przy piwku ze starymi przyjaciółmi, jeszcze dla kogoś innego wyrwanie się na parę dni z codzienności, na przykład wycieczkę w góry, co zachęci do refleksji. Ja jednak proponuję w punkcie 6 tej animacji, co powinno wejść w skład takiej bezpiecznej przestrzeni faceta, który od dawien dawna naprawdę nie czuje już niczego. Bezpieczeństwo ma zapewnić druga osoba, która pozbędzie się ze swojej głowy takiego stereotypu w cudzysłowie męskiej szatni, czyli miejsca metaforycznego i czasem i dosłownego, w którym najczęściej młode chłopaki z nadwyżką testosteronu robili przechwałki, popisy, napinanie mózgów, pokazywanie kto jest lepszym kozakiem, kto więcej tam dziewczyn i tak dalej. Wywiej z głowy sobie ten stereotyp. Męska szatnia jest dosłownie ekwiwalentem toksycznej kultury do srywania sobie z byle powodów. To nie jest bezpieczne miejsce. Emocjonalna dostępność jest guzik warta, jeśli nie mam jak bezpiecznie tych emocji okazać. Trzecia idea. Całe życie na jednej nocie. Jedną z pretensji, jaką faktycznie można mieć do mężczyzn, i ja mam, to fakt, że przez lata uczą się oni każdą emocję katalizować w złości. Coś nie idzie w pracy? Wkurw i rzucanie rzeczami. Dziecko się nie słucha? Wkurw i rzucanie rzeczami. Żona odpyskowała? Wkurw i rzucanie rzeczami. W pracy szef wymyśla? No wkurw. Teściowa coś? Wkurw i rzucanie rzeczami. W warsztacie nie idzie dokręcanie śrubki? No sam się domyśl. Mężczyzna to bardzo emocjonalna istota. Mówię to ironicznie, ale i dosłownie. Tylko, że te emocje wyprał do tych jedynych akceptowalnych u mężczyzny. Do wkurwu i rzucania rzeczami. Przez co zupełnie traci kontakt z tym, kim jest. Gorzej, bo jeśli w ramach relaksu sięga po alkohol, żeby nie rzucać rzeczami na przykład, to jeszcze bardziej oddala się od tego, kim jest naprawdę. Z czasem może jednak przerodzić się to w, i tutaj czwarta idea, aleksytymia. Niezdolność do identyfikacji emocji. Z czasem pewna degeneracja w odczuwaniu emocji może postępować do tak zwanej aleksytymii, czyli niezdolności do identyfikacji emocji własnych i mylenie pobudzenia emocjonalnego z pobudzeniem fizjologicznym. Stąd na przykład skok adrenaliny i stres związany z poczuciem zagrożenia dla takiej osoby może wzbudzać niepokój nadchodzącego zawału. Niestety, jeśli całe życie towarzyszy ci głównie jedna emocja – złość – to możesz też zacząć w podobny sposób postrzegać otoczenie, jako zagrażające i walczące ze mną. Nierozróżnianie własnego stanu emocjonalnego, coś co czasem określa się mianem emocjonalnej ślepoty, to jednak naprawdę poważne konsekwencje. Prowadzące nas do piątej idei. Brak motywacji i poczucia sensu oraz problemów w związkach. Wyobraź sobie, że zmagasz się z poczuciem braku sensu w życiu. Czujesz się zdemotywowany. No więc co robisz? Wpisujesz w Google, jak się zmotywować. Jak znaleźć jakąś inspirację? Dostajesz setki porad. Jednak żadna do ciebie nie trafi. Dlaczego? Bo jesteś na emocje idące za tymi poradami zupełnie ślepy. Nie znajdujesz w nich żadnej inspiracji, żadnej motywacji. Analogicznie, gdy masz problemy w relacji, choćby takie, że twoja dziewczyna wyczytała w pani domu, jak zmienić swojego misia i próbuje go zmienić, ale ciebie to nie rusza emocjonalnie. To znaczy, no, czujesz trochę wkurwu i chcesz rzucać rzeczami, standardowo, ale nie rozumiesz uczucia zagrożenia i strachu, przez co ciężej ci wyobrazić sobie przyszłe złe wersje wydarzeń. No bo ona powie sensownie, słuchaj, jeśli będziesz robił tak dalej, to będziesz zgorzkniałym, złym człowiekiem, będzie się nam żyło ciężko, rozpadnie nam się związek i tak dalej. Ale ty nie czujesz tego zagrożenia, bo masz niedostępność do własnych emocji. Masz problem z odczuwaniem tego typu emocji. Masz problem z odnalezieniem ich, przez co nie masz jakiejkolwiek motywacji do zmiany, bo czujesz tylko złość. Emocjonalna ślepota może być przez partnerów odbierana jak grubiaństwo, chamstwo, niedelikatność, a jednak wynikać z tego braku zdolności identyfikacji własnego stanu emocjonalnego, czyli po prostu zaburzenia emocjonalnego. No i szósta idea. Jak działać, gdy nie czujesz już naprawdę niczego? No więc jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Trudnym. Masz trudność z identyfikacją tego, co czujesz, twoje otoczenie dostaje z tego powodu po tyłku. No i rodzi to ogrom frustracji z obu stron. Czy można coś z tym zrobić?
Osoby z aleksytymią nie reagują na wewnętrzne bodźce, a przynajmniej nie reagują tak dobrze. Potrzebują więc ich z zewnątrz. To znaczy, że zamiast namawiać swojego misia do większej emocjonalnej dostępności, ułatw mu życie, organizując zewnętrzny harmonogram, kalendarze z deadline'ami, zasady podziału obowiązków w domu, bardzo jasne zasady funkcjonowania w związku, zewnętrznych bodźców typu nagrody, docenianie wysiłku, coś co widać, słychać, czuć, da się ogarnąć w rezultacie pracy, jasno wyznaczonych celów. Brzmi to może dość dziecinnie, brzmi to jak poradnik, jak poradzić sobie z knombrnym nastolatkiem, ale niestety, tyle lat wyprutych z emocji, tyle lat nieumiejętności rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych i życiu tylko w złości i w kurwie, sprawia, że od czegoś trzeba zacząć. A ta motywacja, jeśli nie pojawi się z zewnątrz, od wewnątrz sama nie przyjdzie. Więc zamiast namawiać do emocjonalnej otwartości swoich misiów, popracuj z nimi. Popracuj z nimi nad tym, jakie oni w ogóle odczuwają emocje, czy mają dostępne te emocje oraz czy jesteście w stanie razem popracować nad zewnętrznymi motywacjami do tego, żeby faktycznie twój misio zaczął się zmieniać na lepsze. To jest bezpieczna strefa dla kogoś, kto utracił kontakt ze swoimi wewnętrznymi emocjami. Gorąco polecam ci ją odnaleźć. Dziękuję za twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.